Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszej pierwszej wspólnej z Panią Prezes konferencji prasowej. Nasza wspólna obecność jest o tyle ważna, że mamy dzisiaj bardzo dobre wiadomości, a mianowicie program Czyste Powietrze ma zapewnione trwałe, stabilne, wielomiesięczne, powiedziałabym nawet wieloletnie źródło finansowania, bo właśnie mogę Państwu przekazać, że podpisaliśmy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej umowy na dystrybucję środków w ramach programu Czyste Powietrze z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko. To jest 16 umów na łączną kwotę 6 400 milionów złotych. I to nie jest, Szanowni Państwo, dzisiaj konferencja o funduszach. To jest konferencja o ludziach, o ich domach, o ich jakości życia i o czystym powietrzu, którym chcemy, żeby oddychali. Dlaczego jest to tak ważne? Szanowni Państwo, dzisiaj wiele mówi się o sprawiedliwej transformacji, o tym, żeby nikt nie pozostał sam z problemem, że nie każdego stać na inwestycje. I to są właśnie środki na te podstawowe zadania, które musimy zrobić w ramach swojego gospodarstwa domowego, swojej rodziny, między innymi na wymianę kopciuchów, na nowe, czyste źródła energii, na modernizację instalacji grzewczej, na ocieplenie budynku, na wymianę okien i drzwi, na zakup rekuperacji, czyli wewnętrznej, mechanicznej wentylacji z odzyskiwaniem ciepła, ale także montaż instalacji fotowoltaicznej. To jest program cieszący się bardzo dużym powodzeniem. Potrafimy miesięcznie rozpatrywać 6 tysięcy wniosków, więc jak łatwo przeliczyć, ta kwota, szacujemy, że wystarczy dla wsparcia 145 520 rodzin w Polsce. Biorąc pod uwagę średnie oczywiście dofinansowanie z tego programu. To jest niezwykle ważne. Szacujemy, że w ramach tej puli dofinansowania trwale zabezpieczającego płynność w programie Czyste Powietrze uda się wymienić 111 260 źródeł ciepła, ponad blisko 100 tysięcy zmodernizowanych energetycznie budynków i w ten sposób uda się nam zredukować emisję o 500 000 ton ekwiwalentu CO2. Kwiecień, Szanowni Państwo, mogę tyle powiedzieć, jest dla nas niezwykle ważnym miesiącem. Po 3 miesiącach ciężkiej pracy, wypracowaniu nowych standardów, zapewnieniu nowych źródeł finansowania, jak Państwo wiecie, udało nam się już uruchomić nowy program w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska OZE dla ciepłownictwa w wysokości do 2 miliardów złotych dofinansowania na wymianę tych dużych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, zeroemisyjne, z których korzystają ciepłownie dostarczające w systemie ciepłowniczym ciepło do naszych domów na masową skalę w miastach, gminach. Dzisiaj uruchamiamy kolejny program, tak jak powiedziałam, na kwotę 6 400 milionów złotych w 16 województwach dystrybuowane przy współpracy z wojewódzkimi funduszami właśnie na takie indywidualne, domowe rozwiązania oparte na nowych technologiach, ale jednocześnie poprawę termomodernizacji, izolacji naszych domów, poprawę ich też, co za tym idzie, wyglądu, bo to również idzie w parze. Dlaczego to jest ważne, dobrze wiemy i mamy pełną świadomość, że nie każdą rodzinę, nie każde gospodarstwo domowe stać na zrobienie tak dużej inwestycji we własny dom,
I właśnie ten program dedykowany jest też w większym zakresie, o tym zaraz szerzej powie pani prezes, dla tych rodzin, które mogą liczyć na dofinansowanie nawet w wysokości 90%. Jednocześnie robimy to, na czym nam bardzo zależało, czyli jak państwo wiecie, obowiązuje już certyfikowana lista urządzeń, które wypełniają normy efektywności, tak byśmy mieli pewność, że urządzenia montowane w domach naszych obywateli, którzy korzystają z dofinansowania z programów państwowych, są urządzeniami efektywnymi, wypełniającymi normy, tak by nie narażało obywateli na jakieś wysokie rachunki, nieefektywne funkcjonowanie, by jakby to wszystko też dawało efekt w postaci podnoszenia efektywności energetycznej naszych domów i dawało oczywiście końcowy efekt w postaci czystszego powietrza w Polsce, bo taka jest dokładnie, taki jest cel tego programu. Pani prezes. Bardzo dziękuję panie minister. Szanowni państwo, bardzo serdecznie witam państwa. To moja pierwsza konferencja prasowa z udziałem pani minister. Tym bardziej cieszę się, że możemy dzisiaj ogłaszać tak wielki sukces ministerstwa, oczywiście ministerstwa we współpracy z Narodowym Funduszem. Proszę państwa, może tylko króciutko. My od początku bieżącego roku, zanim podpisaliśmy umowy na program Fundusze Europejskie na rzecz infrastruktury klimatu i środowiska, podjęliśmy szereg działań mających na celu zapewnienie i opłacenie wcześniejszych zaległości. Przeznaczyliśmy na to kwotę 1 400 000 000 zł, w tym ponad 860 milionów złotych to środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy. Reszta tej kwoty to kwoty, które udało nam się wygospodarować, wyegzekwować w kontekście budżetu Narodowego Funduszu. Proszę państwa, bardzo zależy nam na dobrej, efektywnej współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, dlatego podpisane umowy i dlatego też od 22 kwietnia, czyli od najbliższego poniedziałku, wchodzi w życie nowa wersja programu Czyste Powietrze i ta wersja programu obejmuje takie trzy bardzo ważne elementy. Jeden element, o którym powiedziała już pani minister, czyli tak zwana lista ZUM, czyli lista zielonych urządzeń i materiałów, to lista, która ma zapewnić to, że urządzenia, które będą finansowane ze środków publicznych, są to urządzenia spełniające określone normy techniczne i takie, które nie narażają naszych mieszkańców na nadmierne koszty związane z ich użytkowaniem. Ta lista już jest tworzona, jest już kilka rodzajów inwestycji na tej liście się znajduje, dlatego też od 22 kwietnia wprowadzamy tę zmianę, natomiast jest oczywiście pewien okres przejściowy do połowy czerwca na to, żeby dostosować swoje rozwiązania, swoje urządzenia, dostosować poprzez odpowiednie działania i ukierunkowanie na certyfikację. Druga bardzo ważna rzecz, szczególnie dla osób będących w ubóstwie energetycznym, czyli tak zwana trzecia część programu Czyste Powietrze, to jest ta grupa osób, mieszkańców z najmniejszymi dochodami, gdzie poziom dofinansowania jest najwyższy. Tam widzieliśmy też dość duże nadużycia związane z pozyskiwaniem tych środków. Program również zakłada zmniejszenie możliwości aplikowania o środki tylko i wyłącznie na jeden budynek przez danego beneficjenta. Do tej pory zdarzało się tak, że właśnie osoby, co ciekawe, z najniższymi dochodami występowały jako właściciele na przykład kilku budynków z wnioskami o ten najwyższy poziom dofinansowania. Zapewniliśmy również w programie to, aby też szczególnie w tej trzeciej części programu, aby w umowie na prefinansowanie oraz umowie wdrażanej za pośrednictwem pełnomocnika również nie dochodziło do różnego rodzaju nadużyć. Tam też zapisy w tej umowie i pewne rozwiązania formalno-prawne będą też zabezpieczać również beneficjentów przed nieuczciwymi dostawcami.
Proszę Państwa, bardzo cieszymy się na tę współpracę. Tworzymy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej jeden system finansowania ochrony środowiska w Polsce. Tym bardziej cieszę się, że rozpoczynamy tę dobrą współpracę od podpisania tych bardzo, bardzo ważnych umów. Szanowni Państwo, wszystko właśnie po to, byśmy mogli zapewnić naszym obywatelom i obywatelkom trzy rzeczy. Po pierwsze zdrowie, tak by w końcu w Polsce byśmy mogli wszyscy oddychać czystym powietrzem i nikt w Polsce nie tracił zdrowia i życia z uwagi na jakość powietrza. Po drugie, żebyśmy mogli zwiększyć skalę naszych oszczędności, by finalnie te rachunki za prąd były niższe, bo dobrze wiemy, że dobra izolacja w budynku może znacznie zmniejszyć ilość energii zużywanej, zwłaszcza energii cieplnej zużywanej w budynku. No i oczywiście to także wygoda, bo dobrze wiemy, że nowoczesne źródła ciepła, nowoczesne kotły są dużo wygodniejsze w użytkowaniu na co dzień niż stare, najbardziej szkodzące naszemu zdrowiu i życiu kopciuchy. Tyle z naszej strony. Pytanie, czy są z Państwa strony jakieś pytania? Pani minister, mam takie pytanie, ponieważ wczoraj Komisja Rady Sądowej wskazywał, że pieniądze europejskie na czyste powietrze wystarczą na mniej więcej półtora roku. I czy rozpocznie się jakaś większa debata na temat finansowania takiego długiego tego programu, ponieważ są potrzebne dziesiątki miliardów złotych, jeżeli zostanie utrzymany ten poziom składania wniosków jak obecnie. A drugie pytanie dotyczy wczorajszej informacji na temat cen energii i projektu, który się pojawił w wykazie prac legislacyjnych. I tam pojawiła się kwota 500 zł netto, jeśli chodzi o mrożenie cen energii. Chciałbym się zapytać, czy to dotyczy będzie wszystkich gospodarstw domowych, czy tylko tych biedniejszych? I czy to będzie też do jakiegoś określonego limitu zużycia, tak jak to jest teraz w tym półroczu? I też kiedy rząd przyjmie projekt ustawy w sprawie cen energii po 1 lipca. Więc po kolei, jeżeli chodzi o zabezpieczenie programu Czyste Powietrze, to według naszej kalkulacji, licząc zupełnie na chłodno 6 tysięcy wniosków w miesiącu, to te umowy podpisane z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej zabezpieczają nam okres dwuletni. Chciałabym, żeby każdy program rządowy miał takie bezpieczeństwo i stabilność finansowania jak dwuletni czas finansowania, ale jako tako z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko mamy łącznie do rozdysponowania blisko 8 miliardów złotych, dokładnie 7 miliardów 800 milionów. Część tych pieniędzy, tej puli, 1,2 miliarda, jak łatwo policzyć, pozostało do dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby tam, gdzie w województwach pieniądze będą dystrybuowane szybciej, bardziej efektywnie można było ewentualnie zwiększać pulę środków. To oczywiście jeden z programów, bo dobrze wiemy, że kolejne środki przyjdą z krajowego programu, z KPO i już w tym miesiącu, o tym zaraz pewnie pani prezes też powie, będziemy wnioskować o środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy, gdzie na ile mi wiadomo z pierwszej transzy zabezpieczono nam kolejny 1,3 miliarda. Więc to wszystko to w zasadzie już prawie 3-letni okres finansowania. Jeśli będzie potrzeba zwiększenia pieniędzy na ten cel, to zawsze mamy możliwość wystąpienia o dodatkowe środki w ramach Funduszu Modernizacji i tak dalej. Dzisiaj mamy zabezpieczone, najważniejsze było wyjście z problemów płynnościowych. Ja przypomnę, że w grudniu zastaliśmy pustą kasę w ramach programu Czyste Powietrze. Mało tego, zobowiązania do wypłacenia, na których fundusz nie posiadał żadnych zabezpieczonych środków finansowych. Przez 3 miesiące udało się utrzymać dystrybucję środków i rozpatrywanie wniosków dzięki różnym przesunięciom, korzystaniu z prefinansowania, również z obligacji zaciągniętych w ramach naszego resortowego banku. Więc dzisiaj
kończymy okres, w którym z miesiąca na miesiąc, tygodnia na tydzień trzeba poszukiwać środków na prefinansowanie. Mamy trwale zabezpieczone środki na program Czyste Powietrze, tak jak powiedziałam, w ujęciu ponad dwuletnim według naszych kalkulacji i tempa rozpatrywania wniosków przez wojewódzkie fundusze. Czy do tej części pani prezes? Tak, jak mogę tylko dodać, pani minister, szanowni państwo, w kontekście Krajowego Planu Odbudowy mamy zapewnienie, że z tej pierwszej transzy otrzymamy do końca roku 3 miliardy złotych, przy czym z tej części 1 700 milionów złotych do końca czerwca tego roku, co też ułatwi nam działania z wnioskami złożonymi przed 22 kwietnia. Natomiast rozpoczęliśmy już jako Narodowy Fundusz dyskusje, rozmowy, zastanawianie się wspólne również z Ministerstwem Klimatu i Środowiska nad długoterminowym planowaniem innych źródeł finansowania. Mamy pewne pomysły, tak jak powiedziałam, ta dyskusja się toczy. Będziemy oczywiście z panią minister informować państwa na bieżąco o rozwiązaniach i o rozwiązaniach w tym zakresie. Jeżeli chodzi o ceny energii, obiecywałam państwu, że będziemy tworzyć takie rozwiązania, które będą też dawały poczucie stabilności i akceptowalności tych rozwiązań przez naszych obywateli. I wydaje się, że konsensus, który udało nam się uzyskać, wypełnia te wymogi. Mamy trzy elementy. Cena maksymalna, o której pan powiedział, 500 zł, która będzie dedykowana dla wszystkich gospodarstw domowych. A drugi element to jest podstawa do naliczenia niższych taryf, zarówno jeżeli chodzi o energię elektryczną, jak i gaz. Również będzie to, jak możemy się domyśleć, rzutować na ciepłownictwo. I w tym obszarze uważam, że jest ogromna przestrzeń na rynku do obniżki taryf na energię elektryczną. Czas, by spółki przestały generować nadzwyczajne zyski, aby jakby służyło obywatelom i by skorzystać z przestrzeni, którą daje rynek do obniżenia tych taryf. To nie jest tak, że myśmy mieli jakieś niskie rachunki za prąd. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku do tego systemu z budżetu państwa dopłaciliśmy 33 miliardy złotych, a to też są nasze pieniądze, tylko zapłacone nie w postaci rachunków, tylko podatków, które nie można było w tym momencie wydać na inne rzeczy, na przykład, nie wiem, podwyżki dla nauczycieli czy program Aktywna Mama. Dzisiaj te pieniądze możemy właśnie wygospodarować z budżetu, bo, że tak powiem, spółki wykonają swoją pracę i będą zobligowane do złożenia wniosków na liczenie nowych taryf. Natomiast trzeci element, który będzie dedykowany już do ograniczonej grupy gospodarstw domowych, chociaż jest to bardzo wysoka grupa, bardzo szeroka grupa 3 500 tysięcy gospodarstw domowych, tak szacujemy, to jest grupa, która zostanie objęta bonem energetycznym, według tej prezentacji, która widnieje w OSR-ze. Czyli rozumiem, że nie będzie do limitu zużycia, tak jak było to teraz, tak? Nie, cena maksymalna jest na pełne zużycie i cena maksymalna jest dla wszystkich obywateli, więc jak państwo możecie sobie przekalkulować, jest to bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ wcześniejsza cena maksymalna oscylowała w granicach 693 zł. 500 zł to jest dużo niższa kwota, a co za tym idzie, bardziej stabilna sytuacja dla obywateli. A kiedy rząd przyjmie ten projekt? Dzisiaj projekt powinien zostać rozpatrzony na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Zobaczymy, jakie będą jego dalsze losy. Dzień dobry, Radio Tok FM, Szymon Kępka. Pani minister, skoro mówimy dzisiaj o środkach z KPO, to jak pani minister ocenia niepewny dziś los polskiego samochodu elektrycznego Izera? Co pani zdaniem z projektem zrobić teraz, a może stanie jest finansowanie dla tego projektu? Jest już zapewnione. To po pierwsze, a po drugie, jakie konkretnie działania zaproponuje Ministerstwo Klimatu, by uchronić rzekę Wisłę, rzekę Odrę w najbliższych miesiącach przed zasuwaniem? Pani widzi ten problem? Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o nasze polskie rzeki,
uruchamiamy monitoring stały na tych rzekach, 30 punktów na rzece Odrze. Myślę, że za chwilę będziemy mogli przekazać Państwu pełną informację również w tym zakresie. Zespół odrzański, że tak nazwę go, pracuje w cotygodniowych odstępach, żeby monitorować cyklicznie sytuację na rzece Odrze, ale także zajmuje się oczywiście w szerszym ujęciu całym systemem rzek w Polsce. Więc ten monitoring działa, zaczyna działać, ale więcej szczegółów myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli Państwu na ten temat również przekazać. Mamy pełną świadomość, że zbliża się okres podwyższonego zagrożenia i ten monitoring musi wypełnić szczególnie ważną rolę, by sytuacja sprzed 2 lat nigdy się już w Polsce nie powtórzyła. Polskich samochodów elektrycznych. Tak, ale tu proszę pytać o spółkę, bo w gruncie rzeczy nadzór nad spółką ma Ministerstwo Aktywów Państwowych. Pani ocenia, dalszy los, niepewny los. Ja nie przejrzałam, na jakim etapie spółka jest z planowaniem, natomiast my mieliśmy tylko i wyłącznie dystrybuować fundusz i ten fundusz dalej, czy fundusz pod inwestycje elektromobilność i ten fundusz dalej będzie wygospodarowany dla, jeżeli będzie taka potrzeba. Dzień dobry, Jarosław Buza, Termomodernizacja.pl, Grupa Globy Energia. Ja mam takie 3 kwestie. Po pierwsze chciałem zapytać, jeśli mamy to finansowanie dla wojewódzkich urzędów, to faktycznie kiedy te pieniądze wpłyną? Wiem, że tam są kilkomiesięczne opóźnienia. Nie ma? Z moich informacji wynika, że są. Bardzo dużo kłamstw pojawiło się w przestrzeni, zaraz pewnie pani prezes powie coś więcej na ten temat, natomiast jeżeli są opóźnienia, to tak naprawdę bieżące. Tak, bo faktycznie było tak, że czasami mogły nam się wkraść parodniowe opóźnienia w wypłacie wniosków, których zapadalność miała miejsce, data zapadalności minęła. Natomiast nie ma kilkumiesięcznych zaległości, absolutnie są to fake newsy. Jeżeli ma Pan takie informacje, to proszę o szczegóły. Ja mam Facebooka, forum internetowe. No ale to bardzo... Pytaniem jest, panie redaktorze, ja nie mogę opierać się wiedzy na temat anonimowych informacji z Facebooka. Ja mam informacje danych, które dostaję z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i nie ma takich informacji, żeby tam były jakieś wielomiesięczne opóźnienia. Absolutnie nie. Ale więcej. Tak, to jak mogę od razu. Dokładnie wczoraj wypłaciliśmy kolejną partię środków dla wojewódzkich funduszy, dla 7 dla 7 wojewódzkich funduszy na podstawie złożonych zapotrzebowań na kwotę 215 milionów złotych, więc regulujemy nasze takie jakby bieżące zobowiązania na bieżąco i no, staramy się doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nawet tych bieżących zaległości, o których mówiła pani minister, po prostu nie było. Wiemy, że wojewódzkie fundusze czekały na te pieniądze, czekały na te środki po to, żeby zarówno jeśli chodzi o prefinansowanie, jak i środki dla beneficjentów już ze zrealizowanych inwestycji po prostu wypłacić. Natomiast to, co chciałabym bardzo mocno powiedzieć, bo może to nie wybrzmiało w naszych początkowych wystąpieniach, od 22 marca, przepraszam, kwietnia, to jest ta data, kiedy wszystkie wnioski złożone do czystego powietrza będą sfinansowane z programu FENIX, czyli program Funduszy Europejskich na rzecz infrastruktury, klimatu i środowiska. Natomiast do 22 kwietnia regulujemy wszystkie zobowiązania, które mamy i te zobowiązania regulujemy z Krajowego Planu Odbudowy. Okej. Okay. Druga sprawa, mój prąd, kolejna edycja. Czy już coś wiemy, kiedy... Proszę Państwa, z edycji 5 mojego prądu mamy jeszcze do rozpatrzenia ponad 33 tysiące wniosków. Chcielibyśmy jak najszybciej te wnioski rozpatrzyć tak, żeby środki zostały przekazane do beneficjentów, natomiast nie chcielibyśmy, żeby nowa edycja programu nakładała się tak jeden do jeden z edycją 5, czyli z rozpatrywanymi wnioskami. Planowalibyśmy ogłoszenie 6 edycji tego programu w drugiej połowie
tego roku. Okay. Szanowna Pani Minister, Szanowna Pani Prezes, mam już takie pytanie. Co Pani na to, że 10 maja w Warszawie jest zorganizowana demonstracja, gdzie na sztandarach będzie wywieszony stop termomodernizacji. Termomodernizacja wymuszona przez Zielony Ład może objąć nawet 83% budynków. Koszt, jaki poniosą Polacy, to aż 1,5 miliona złotych. Czy stać nas na to? I zastanawiam się, czy my w sferze, jeśli chodzi o termomodernizację, czy my w sferze komunikacyjnej gdzieś zaczynamy jakby nie przegrywać tego wszystkiego, żeby termomodernizacja trochę nie podzieliła losu dyrektywy PBD, bo tutaj przyklejono to, te kwestie związane z uwłaszczeniem, obowiązkowymi remontami. Czy my nie powinniśmy w ramach czystego powietrza, w ramach ministerstwa po prostu zająć się komunikacją do społeczeństwa odnośnie korzyści związanych z termomodernizacją? Bo obawiam się, że teraz częściej słyszę niestety niepokojące mnie właśnie zdanie o tym, że no jest kwestionowany w ogóle jakby sens efektywności energetycznej. Czy planujecie Panie właśnie podjęcie działań na rzecz właśnie komunikacji, komunikowania tych korzyści? Czy to też nie wynika z tego, że temat termomodernizacji jest rozproszony po różnych ministerstwach? Ministerstwo Rozwoju zajmuje się tą termomodernizacją budownictwa wielorodzinnego. Pani minister zajmuje się, również pani prezes zajmuje się budownictwem jednorodzinnym. Do tego jeszcze jest Ministerstwo Funduszy, do tego jest jeszcze Ministerstwo Finansów. Czy dziś termomodernizacja nie zasługuje na po prostu zarządzanie? Znaczy, jak pan widzi, bardzo sprawnie staramy się zarządzać programem. Zapewniliśmy płynność w trudnym okresie dla programu Czyste Powietrze, w tym dla celu termomodernizacyjnego. A teraz mamy dwuletnie w zasadzie zapewnione finansowanie dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ale ja, jeśli mogę prosić przedstawicieli naszego ministerstwa o ten slajd, co termomodernizacja, co program Czyste Powietrze oznacza dla ludzi, to jest dokładnie to. Szanowni Państwo, termomodernizacja nie jest wartością samą w sobie, choć można i tak podchodzić do tego procesu. Termomodernizacja ma dać konkretne, wymierne korzyści dla osób, które zainwestują swoje pieniądze w nowe, w izolację swoich mieszkań, swoich budynków, ale także w wygląd, co za tym idzie, swoich domów, bo termomodernizacja oznacza przede wszystkim oszczędności na rachunkach. Czyli porządna izolacja budynków zdecydowanie zmniejsza wielkość rachunku, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy rozpoczynamy okres grzewczy. Więc dzisiaj należy, zamiast ludzi straszyć, wiem, że są posłowie opozycji, którzy próbują straszyć tym procesem, to jest szkodliwe dla państwa i dla obywateli, ponieważ przeprowadzenie obywateli naszego kraju przez właśnie proces termomodernizacji sprawi, że będziemy płacić dużo niższe rachunki za energię elektryczną, ale też Polska będzie, powiedzmy sobie szczerze, wprost ładniejsza. Więc ja nie widzę żadnych negatywnych skutków termomodernizacji. Tym bardziej, że gospodarstwa domowe, które mają niższe dochody, mogą ubiegać się o dofinansowanie z programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, wojewódzkich funduszy, na 90% kosztów poniesionych inwestycji do maksymalnej kwoty 130 tysięcy złotych. Jeżeli to jest negatywna dla obywateli informacja, to ja chyba jednak mimo wszystko... Pani minister, pani wie, że dobrze zgadzamy się z tym, że idea tej modernizacji to jest same korzyści. Natomiast dziś coraz częściej przez media jednak przyzysta się ten komunikat i ja po prostu też apeluję jako reprezentant branży budowlanej, nie tylko, że my to widzimy i jesteśmy bardzo zaniepokojeni, że w ogóle jakby też nie widzimy przy okazji publikacji jakichś sprostowań, pewnie dobrze byłoby od razu prostować z pozycji autorytetu ministerstwa. Ciężko prostować każdy hejt, który pojawia się w internecie i każdego fake newsa, ale rozpatrzymy akcję informacyjną również w tym zakresie. Myślę, że tu dział komunikacji i edukacji licznie reprezentowany na naszej konferencji rozpatrzy taką ewentualność i taką potrzebę. Marek Strzelecki, Reuters. Dzień dobry, Pani Minister. Dwa pytania. Rozmawiamy o KPO. Ponad połowa tych 60 miliardów euro, które są dostępne dla nas w ramach KPO, to są inwestycje związane
albo z transformacją energetyczną, albo z zazielenianiem gospodarki, z celami klimatycznymi, ogólnie rzecz mówiąc. Gdzie Pani widzi największe wyzwanie, jeśli chodzi o to, żebyśmy zdołali wydać te środki? To jest jedna rzecz. A druga, ceny energii i zmiana taryf. Kiedy realnie Pani, kiedy oczekiwałaby Pani, że będą, taryfy będą obniżone, tak? I jakich skutków dla budżetu? Bo rozumiem, że mówimy tak naprawdę o oszczędnościach z tytułu rekompensat wypłacanych spółkom. W związku z tym, jakich tutaj skutków po stronie budżetowej Pani oczekuje? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ceny energii, to oczywiście ten proces musi mieć charakter płynny. Ustawa obecnie obowiązująca kończy swój żywot z końcem czerwca bieżącego roku, więc nowe regulacje zakładamy, że wejdą w życie z dniem 1 lipca 2024 roku, tak by obywatele mieli ciągłość rozwiązań w tym zakresie. Skutki w OSR-ze skalkulowane są na około chyba bon plus rekompensaty na około 4 miliardy 200 milionów złotych, a więc widać, że znacznie schodzimy z kosztów tego programu, a efekty będą bardzo zbliżone. KPO jeszcze, jeśli mogę. Wyzwanie. Niewątpliwie w ogóle globalnie w procesie transformacji, my teraz tak zaczynamy też strategicznie planować proces transformacji w Polsce, musi jednak wrócić do podstaw, a więc do rozwiązania problemu z sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi. Również w tym zakresie ostatnio miałam bardzo dobre spotkanie z pełnomocnikiem rządu do spraw infrastruktury krytycznej, a i panem prezesem PSE, panem prezesem Onichimowskim, by siąść nad rozwiązaniami, które mają na przykład w przypadku fotowoltaiki zwiększyć efektywność tych instalacji również w najbardziej słoneczne dni, a tak byśmy zwiększając liczbę instalacji mogli liczyć na to, że to ta energia produkowana przez na przykład panele fotowoltaiczne będzie efektywnie przyjmowana i w tym zakresie widzę największe wyzwanie i największą potrzebę zmian, również środków Krajowego Planu Odbudowy. Mamy dość liczne pieniądze do wykorzystania na ten cel i będziemy pracować, żeby efektywnie te pieniądze wykorzystać, bo to jest pewien proces inwestycyjny. Natomiast jeżeli chodzi o skalę wyzwania, to zdecydowanie program Czyste Powietrze jest tym programem, który pod kątem ilości podmiotów zaangażowanych w proces wymaga największej determinacji, bo liczba podmiotów, które musimy przez ten program przeprowadzić, jest bardzo duża, bo to są nasze rodziny, gospodarstwa domowe, czyli beneficjenci indywidualni. Skala tych osób jest bardzo duża i żeby efektywnie ten proces robić, poprawić jakość tego procesu, również poprzez kontrolę, ale też poprawę weryfikacji instalowanych urządzeń, stanowi chyba największe wyzwanie co do skali inwestowanych środków i angażowanych podmiotów. Dziękuję. Patryk Strzałkowski, Gazeta.pl. Chciałem zapytać, właśnie nawiązując do tego, co pojawiło się wcześniej na konferencji a propos uszczelniania zmian, które zachodzą teraz w programie, czy kiedy w związku z zwiększeniem środków na czyste powietrze, ale też z dyrektywą budynkową, będą szły kolejne zmiany, czy być może większa reforma programu i też właśnie pod kątem tego, co Pani Minister wspomniała, oceny efektywności programu, nie tylko pod kątem przyznania środków, ale realnej redukcji emisji, redukcji zużycia energii. My w tym momencie pracujemy nad taką docelową zmianą programu, bo ta zmiana, o której mówiliśmy dzisiaj, wchodząca od 22 kwietnia, to jest pierwszy jakby etap tej reformy. My pracujemy w tym momencie nad większą zmianą programu i między innymi w tej zmianie chcielibyśmy w jakiś systemowy sposób powiązać konieczność termomodernizacji, tam gdzie jest oczywiście to uzasadnione i potrzebne, przed wymianą źródła ciepła. Chcielibyśmy, aby ten program zmieniony w tym roku został przeprowadzony i zaczął obowiązywać w Polsce.
Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie do pani minister a propos rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych. W marcu to rozporządzenie nie znalazło większości na Radzie. Polska także nie była wśród krajów, które głosowały za. I wtedy ministerstwo poinformowało, że ma nadzieję, że będą podejmowane prace nad projektem w celu osiągnięcia bardziej satysfakcjonującego kompromisu. Chciałem zapytać, czy Polska przedstawiła już jakieś propozycje zmian na Radzie UE dotyczące wypracowania kompromisu, czy zmiany tego rozporządzenia, czy też nie ma na razie takiej propozycji do strony Polski? Nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby pracować. Ja tylko jedna informacja. To nie było na posiedzeniu Rady, zostało tylko i wyłącznie na korytarzu dyskutowane, więc Nature Restoration Law nie trafiło na Radę. No, znaczy tak, po kolei nic mi nie wiadomo, żeby prace nad tym rozporządzeniem były kontynuowane w jakimś zakresie, ale tak jest, że nie doszliśmy z procesem tego rozporządzenia do Rady do spraw środowiska. Na najbliższej Radzie zarówno do spraw energii, jak i środowiska planuję być osobiście, więc pewnie zrobię rozeznanie, na jakim etapie to rozporządzenie jest i jakie są plany obecnej prezydencji i kolejnej prezydencji węgierskiej co do tego rozporządzenia. Nie spodziewam się raczej tu postępu, bo dobrze wiemy, że i prezydencja belgijska, i prezydencja węgierska nie były zwolennikami tego rozwiązania, więc również chociażby z tego powodu nie spodziewam się postępu w pracach nad tym rozporządzeniem. Znaczy nie jest tak, że proces legislacyjny wygląda teraz, że po głosowaniu w parlamencie jest jakiś określony czas na podjęcie decyzji przez Radę. Jeśli nie będzie tej decyzji, to po prostu przepadnie ten projekt? Ja mogę panu zagwarantować jedno, że my będziemy pracować nad zasobami wodnymi. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpoczyna przygotowanie do prac nad strategią renaturalizacji polskich rzek właśnie po to, abyśmy nigdy więcej nie musieli mierzyć się z taką katastrofą, jak katastrofa na Odrze 2 lata temu. Musimy zwiększyć poziom retencji w Polsce, musimy odbudować zasoby mokradeł i torfowisk chociażby na poziomie lasów państwowych, by zwiększyć pochłanianie emisji w Polsce właśnie poprzez odbudowę zasobów wodnych, ale też by służyć polskiemu rolnictwu, by polska ziemia w Polsce była bardziej żyzna i dawała wyższe plony. Jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą konferencję. A Polki i Polaków zachęcam do składania wniosków na program Czyste Powietrze, na właśnie ocieplanie budynków, na wymianę kopciuchów, na wymianę drzwi, okien, tak by żyło nam się po prostu lepiej.